Niemal 200 rolników, producentów buraka cukrowego z powiatu łęczyckiego i kutnowskiego przyjechało do gospodarstwa Henryka Gawrońskiego we wsi Koryta w gminie Daszyna na prezentację nawozów i środków ochrony roślin. Spotkanie zorganizowali Spółka Polski Cukier, Krajowy Związek Producentów Buraka Cukrowego oraz firmy produkujące na rzecz rolnictwa. Wśród nich Timak Agropolska z rewelacyjnym produktem, jakim jest mini granulowany nawóz startowy przeznaczony do aplikacji podczas siewu punktowego kukurydzy, rzepaku, buraków cukrowych oraz warzyw. 11 lat na rynku i ci z Państwa, którzy z nami współpracują, wiedzą, że mamy produkty innowacyjne dla produkcji rolniczej w zakresie nawozów granulowanych, nawozów płynnych, a także dzisiaj dość popularnych nawozów mikrogranulowanych, które też tutaj na polu buraków zostały zastosowane. Jak również w naszej ofercie wprowadziliśmy rok temu, jest również nawozowa zaprawa do nasienna, do upraw zbożowych. Proszę Państwa, nasze rozwiązania dopasowane są do można powiedzieć, każdej produkcji tutaj rolniczej. Dzisiaj mamy spotkanie buraczane. Nawozy dedykujemy do wszelkich upraw. Czasami komponujemy się z technologią tradycyjną, jeśli chodzi o Państwa nawożenie z naszymi produktami w wywiadowym celu. Natomiast nasze rozwiązania powodują to, że możemy po prostu troszeczkę się też niezależnić od pewnych czynników pogodowych. Dobrze rozwinięty system korzeniowy buraków pozwoli na ich szybki wzrost. Szybki rozwój początkowy jest uzależniony, proszę Państwa, od dostarczenia właśnie fosforu i azotu, bo pomimo, że analizy glebowe, które wykonujemy na polach, pokazują, że fosfor jest w średnich i wysokich zawartościach, natomiast jest to pierwiastek niemobilny i musimy dokonać wszelkich czynności czy starań, aby ewentualnie ten fosfor z gleby uruchomić. Natomiast fosfor musimy dostarczyć też w każdym nawozie na początku okresu wegetacji, żeby dać energię i żeby zbudować system korzeniowy dla roślin. To jest bardzo istotne. Jak czasami Państwo wykopujecie rośliny, widać, że te korzonki są białe, bo to też jest związane z wysyceniem wapnia. A jak jest z fosforem? Fosfor w nawozach jest najdroższym składnikiem pokarmowym, bo tak to po prostu wygląda. Natomiast budowa systemu korzeniowego bez niego się nie odbędzie. Wprowadziliśmy to rozwiązanie, proszę Państwa, w 2015 roku z wielkim sukcesem, można powiedzieć, na chwilę obecną, ponieważ te nawozy naprawdę zdobyły sobie uznanie w gospodarstwach. I czym jest to fos? Ja powiem na przykładzie tego nawozu, który właśnie tutaj w podsiewie, gdzie my tą metodologię podsiewu stosujemy, a również wysiew nawozu mikrogranulowanego. Dlaczego ten nawóz, proszę Państwa? Ponieważ zacznę od pierwszej części, czyli mamy tutaj Physio Plus, czyli jak Państwo wiecie, w naszych nawozach są substancje algowe, które właśnie roślinę wspomagają nie tylko w negatywnych warunkach, ale także w optymalnych, czyli wytworzenie systemu korzeniowego. Mamy właśnie fosfor w formule TopFos. Czyli tu nie mamy dostępności 20-30% jak z podstawowych nawozów, ale ten fosfor jest dostępny w całym okresie wegetacji. Potas, magnez, siarka niezbędna dzisiaj w każdej uprawie, którą się nie da gleb przenawozić. Zeszłoroczne analizy, które prowadziliśmy w gospodarstwach, proszę Państwa, siarka jest na nieoznaczalnym poziomie, nie ma jej w glebach. Jest poniżej poziomu oznaczalności, więc ona tutaj też musi być, żeby azot był wykorzystany. Cynk i bor to są już takie dodatkowe rzeczy, niesetne, nietysięczne zawartości. I my, proszę Państwa, tą metodologię stopem 51, a jak ktoś z Państwa, kto z nami współpracuje, wiedzą, że to jest kontynuacja poprzedniego nawozu, jaki był Aerofer Plus 37, czyli taki nawóz dla koneserów, jak ja to mówię, w uprawie kukurydzy, uprawie buraka cukrowego. Mamy tutaj korzeniarz, bardzo dużą ilość wapnia, bo tego odżywczego, które mamy w każdych nawozach, czy mikrogranulowanych, czy duży cynk, który jest niezbędny, żeby wiązać azot. Znowu, proszę Państwa, proszę zobaczyć, że jest siarka. I bardzo duża ilość fosforu, który też jest szybko dostępny dla roślin, oraz jest azot. Azot nie jest w formie saleczanej azotonowej, tylko amonowej. Musi się przerobić, ale nie jest też kolizyjny dla nasionka. Wiele firm, bo dzisiaj mikrogranulatów mają Państwo na rynku bardzo dużo. Natomiast czasami warto sobie porównać te składy, bo wiele firm boksuje się między sobą na po prostu zawartość fosforu, a czasami w innych nawozach te pozostałe składniki, które
które są bardzo istotne, no powiedzmy, czy występują, czy w mniejszych ilościach. Czy jest sens zastosowania tego? No niestety, na pogodę nie mamy wpływu, tak jak to dzisiaj było widać, że też woda była wypompowywana. Natomiast co nam to daje? Bo koszt zastosowania mikrogranulatu to jest tam rzędu 150-180 zł na hektar, ale proszę sobie wyobrazić, że tak samo na te wschody przy danych warunkach pogodowych ten wpływ po prostu jest z naszej strony znikomy. Więc podanie tego nawozu z nasionem, gdzie od razu kiełek się tutaj karmi można powiedzieć składnikami pokarmowymi, jest bardzo istotne. Dyrektor Karol Muiński przedstawił także doradców, wśród których był Aleksander Olewiński. Pan Aleksander powiedział nam, dlaczego po zastosowaniu fizjostartu zbiory buraków wzrastają o blisko 10%. Ponieważ został zastosowany mikronawóz, jest to mikrogranulat, który działa w początkowym okresie na rozwój rośliny. Głównie ważnym czynnikiem istotnym jest start dla rośliny, ale także rozbudowa systemu korzeniowego i także biostymulacja. I w naszej mikrogranuli, jako jedynej na rynku polskim, jest to Physio Plus, czyli aminopuryna, która powoduje rozbudowę systemu włośnikowego korzenia i korzeni przybyszowych, jak to widać między innymi na buraku. I przekłada to się, wiadomo, na zwiększenie pobieralności składników pokarmowych, na budowę plonu, czyli korzenia, jeśli chodzi o burak. I tutaj mamy doświadczenia z ostatnich 3 lat. Firma Timac Agro nie opiera się na wynikach z jednego roku, tylko z ostatnich 3-4 lat. To, co ja mogę powiedzieć, średnio w buraku mamy plon od 7 do 10 ton z hektara. I co jeszcze warto zaznaczyć, przy 1% wzroście cukru, jeśli chodzi o burak. Jeśli chodzi o kukurydzę, średnia z ostatnich lat daje nam plon na poziomie, proszę pana, około 800 kg. To jest średnia, tak jak tutaj rzepak, jest to też stosowany mikrogranulat, też jedyny na rynku polskim, który daje się mieszać z nasionami rzepaku i średnia jest na poziomie 10%, kształtuje się to około od 400 do 500 kg z hektara. Dobre zdanie o nawozie Fizjostart ma Henryk Gawroński, który gospodarzy na 300 hektarach ziemi uprawnej. Specjalizuje się w uprawie buraka cukrowego. Mikronawozy firmy Timac stosuję od niedawna. Jest to rewelacyjny nawóz doglebowy, mikronawóz Fizjostart, który na pewno w tych warunkach glewowo-klimatycznych i pogodzie daje bardzo dobre wyniki. Za ostatnie kilka lat średnia produkcja w moim gospodarstwie to 85 do 90 ton buraka cukrowego z hektara. Po zastosowaniu granulatu Fizjostart zbiór buraków cukrowych był znacznie wyższy. Poprawił się też wygląd roślin. Jest zawsze dobry wigor, dobre zakolorowanie, czyli wygląd zielony roślin przez cały sezon, nawet w warunkach krytycznych, czyli suszy i nadmiaru wilgoci. Jest to co najmniej kilka, a może i kilkanaście procent wzrostu plonu przy zastosowaniu mikronawozu, jakim jest Fizjostart. Ponadto stosuję jeszcze makronawóz TOP 51, kiedyś to był TOP 49, który wspomaga działanie Fizjostartu w okresie i startowym, i późniejszym, bo on jest głębnie podawany do gleby i działa przez cały sezon wegetacji tejże rośliny. Podobne zdanie ma o specyfiku firmy Timac Agro Krzysztof Zdziarski, rolnik ze wsi Bzówki, który gospodaruje na 200 hektarach, a na 25 hektarach uprawia buraki cukrowe. Stosuję nawóz od kilku lat już, co roku daję pod buraki oczywiście i też stosuję od firmy Timac nawóz mikrogranulat w rzepaku. W burakach to widać też, jak i w rzepaku, po prostu większy jest system korzeniowy, lepszy system korzeniowy, gdzie roślina może sobie, powiedzmy, odpowiednio pobierać mikroelementy czy makroelementy z gleby. Burak cukrowy to roślina wymagająca, więc jakość nawozów musi być odpowiednia. Wie o tym Janusz Gruszczyński, kierownik działu obsługi plantatorów cukrowni Dobrzeli. Niech on za odpowiedź posłuży tylko fakt,
że problemów z kontraktacją nie mieliśmy najmniejszych, a wręcz musieliśmy hamować, ograniczać kontraktację, ponieważ zainteresowanie tą uprawą no, rośnie z roku na rok. I póki ceny cukru na rynkach światowych będą na tym poziomie, na którym są, to burak będzie rośliną opłacalną. Tak w tym powiecie, jak w każdym innym. I tu i tam stosowanie nawozów firmy Timac Agro przekłada się na wysokie plony. Staram się być promotorem wszelkiego rodzaju nowości typu nawozy mikro, które proponuje Timac. Dzisiejszy pokaz jest jednym z 8, które zorganizowałem w tym roku. Zresztą co roku organizujemy podobną ilość pokazów i promujemy te firmy, które nam gwarantują, że przyszłość buraka będzie jeszcze w lepszym świetle widziana. Timac ma takie nawozy, które nam to gwarantują.